Z dumą możemy powiedzieć, kolejny Blues Festival za nami. Czas podsumowań. W studiu prezydent Suwałk Józef Gajewski oraz szef Suwalskiego Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki Mariusz Klimczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Witamy Pana, Panie Redaktorze. Panie Prezydencie, poczuł Pan bluesa? Naturalnie, z natury i z wyniku jakby no, tego, co wydarzyło się w naszym mieście w ostatnich 3 dniach, kiedy ten festiwal, druga edycja Suwalskiego Festiwalu Bluesa trwała, kiedy miała miejsce. Myślę, że wielu Suwalczan, no i tych wszystkich gości, którzy byli u nas, poczuło tego bluesa i dobrze się bawili. Nie chciałbym tutaj być zarozumiałym i przytaczać ocen i to samych pozytywnych, ale tym ludziom, którzy czynili wszystko, aby druga edycja bluesa w Suwałkach wypadła tak samo znakomicie i była oceniana bardzo pozytywnie, ciepło przez wszystkich, którzy uczestniczyli. No chyba się tak stało, także wszystkim organizującym ludziom, którzy włożyli duży wysiłek w to, aby dobrze mogli bawić się i gości, i suwalczanie, chciałem podziękować. I tutaj jest bardzo długa lista, ale wymienię tylko najkrócej tych, którzy na to zapracowali, począwszy od Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach, na czele z dyrektorem Mariuszem Klimczykiem tu obecnym i jego kolegami, dyrektorem artystycznym Bogdanem Topolskim, panem Krzysztofem Masłowskim, wielu, wielu innym pracownikom, dalej poprzez służby porządkowe, Zakład Usług Komunalnych, tutaj szczególnie kierownicy Zakładu Usług Komunalnych wykazali pełną dojrzałość, odpowiedzialność za te wszystkie działania, które wiązały się z zapewnieniem jakiegoś ładu, porządku, czystości. Dziękuję również innym służbom, które ochraniały, które no i Straży Miejskiej i firmie ochraniającej Strzelec, jak również wielu, wielu innym, które miały swoje zadania ustalone wcześniej do zrealizowania, że to uczyniły na poziomie takim, jak planowaliśmy. W związku z tym myślę, że ocena ogólna jest pozytywna. No i w tej chwili już zaczynamy intensywne myślenie, a w ślad za tym niektóre czynności, działania, które muszą być już podjęte i wdrożone po to, by trzecia edycja Festiwalu Bluesa w Suwałkach za rok, w dniach 15, 16, 17 lipca, też się odbyła w nie gorszym, że tak powiem, stanie organizacyjnym i nie z gorszym wynikiem, a raczej starać się będziemy, żeby było jeszcze lepiej i bardziej głośno, w sensie pozytywnym i doniośle, nie tylko w kraju, ale również i za granicą, a w Suwałkach szczególnie. Z takich miast jak Kraków, Poznań, Wrocław, z Gdańska, no powiem więcej, ze Stanów Zjednoczonych niektórzy przylecieli i byli obserwatorami tego, co dzieje się w naszym mieście w tych 3 dniach. A więc można powiedzieć, że to takiego fajnego kształtu nabiera, tak już rzeczywiście dociera do coraz większego obszaru Europy i świata, skoro właśnie ludzie planują nawet, że pewnie przyjadą wypocząć, a jednocześnie posłuchać pięknej muzyki i to w wydaniu na najwyższym poziomie, w wykonaniu wspaniałych solistów, w wykonaniu instrumentalistów sławy światowej, bo przecież można tu wymieniać nazwiska, które są znane na świecie. Joe Bonamassa, Ten Years After, to są właśnie ci znakomici. Knut Rejestrot, Sławek Nasz, prawda, tak jest, to są ikony muzyki bluesowej, bluesowo-rockowej, którzy uchodzą za naprawdę najlepszych na świecie, za najlepsze. I w związku z tym no można powiedzieć, że ten termin, to miejsce, połowa lipca, to jest taki świetny czas, kiedy mieszkańcy i kraju Europy mają po prostu sezon urlopowy, kiedy oni z rodzinami, nawet z dziećmi przyjeżdżają. Ja sam goszczę w domu 2 rodziny francuskie z dziećmi, które były tu na festiwalu z moim synem. Synowo przyjechali, mieszkają do dzisiaj u mnie. Jestem no, cały w skowronkach, mówiąc tak dość spontanicznie i żartobliwie, bo to jest coś fajnego, jak oni się spotykają wieczorem i ja tam czasem jak chwilę znajdę z nimi, gdzieś zamienię parę zdań, no to mówią, że nie wyobrażali sobie, żeby w Suwałkach można było przeżyć coś takiego, takie wydarzenie.
Powiedział pan o zachwycie swoich gości, a później opinia idzie w świat. No naturalnie, nie da się inaczej, bo przecież ludzie żyją tym wszystkim, co ich otacza, czego dotykają, co przeżywają. Tutaj przeżyli na pewno piękne, wspaniałe przeżycia, spowodują to, czy już powodują, że będą o tym rozmawiali niejednokrotnie z różnymi przyjaciółmi, znajomymi, rodzinami i tak się właśnie tworzy opinia i tak się promuje miasto. I na tym nam zależało, żeby to było wydarzenie, które będzie najbardziej promowało miasto. Cały kalendarz wydarzeń, który nawet mam ze sobą, bo jak pan redaktor widzi, jest wypełniony treścią, tylko hasłami, ile tych wydarzeń organizujemy. Natomiast tego typu jak Suwalski Blues Festival, w sensie mocy sprawczej, odbioru, oceny, rozbrzmiewania, promowania, nie było. No, cieszę się, że to się nam udaje dzięki wspaniałym ludziom, którzy się do tego przykładają i chcą to uczynić jak najlepiej potrafią. I to robią i udowodnili, że to potrafią. Dwuletnie dziecko zaledwie chodzi, a czy my dojdziemy za jakiś czas do statusu stolicy polskiego bluesa i nie tylko polskiego? Ja myślę, że odpowiedzią jest to, co stało się po pierwszej edycji Festiwal Blues Suwałki, bo wyróżnienie marszałka województwa podlaskiego w postaci podlaskiej marki roku za przedsięwzięcie, które osobiście miałem przyjemność odebrać. Druga sprawa jeszcze bardziej nośna, to przecież już fani bluesa, którzy uczestniczyli w ubiegłym roku z całego kraju, przysłali tyle kuponów do wydawnictwa Twój Blues, kwartalnika. Zresztą tutaj pan Andrzej Matysiek jest tym człowiekiem, który także nam pomaga i wspiera. Ten właśnie szef agencji wydawniczej z Chorzowa i tam pojechaliśmy, ponieważ nasz festiwal w zeszłym roku otrzymał nagrodę pierwszą, wydarzenie roku. Jeżeli mówimy o muzyce bluesowej czy bluesowo-rockowej, to przecież pokonaliśmy wszystkie inne festiwale w kraju, czyli już się wpisaliśmy na tą listę i to na pozycję najwyższą. Niezależnie od tego taki koncert Eryka Claptona w Gdyni też był za nami, czyli poparli bardzo i wyraźnie dali znać o tym nam, suwalczanom, organizatorom festiwalu bluesowego, ci czytelnicy, ci miłośnicy, którzy chyba potrafili ocenić dość pozytywnie i oddali na nas jako suwalczan, organizatorów głos. To przecież jest najlepsze potwierdzenie, że trzeba to dalej kontynuować i starać się utrzymać ten poziom, bo ta poprzeczka rzeczywiście, sami ją podnieśliśmy wysoko i w tej chwili nie mamy wyjścia, ją musimy utrzymać, a jak się jeszcze uda udźwignąć wyżej, to też będziemy starali się zrobić. Panie dyrektorze, to teraz ja poproszę o artystyczne podsumowanie tego, co działo się w Suwałkach. Pan powiedział, że nie podejmie się pan podsumowania, niech ocenią goście, niech ocenią ci, którzy brali udział w Suwałki Blues Festival od strony i sceny, i od strony publiczności. Jak to dzisiaj wygląda? Już po przespanej, mam nadzieję, nocy? Tak, noc już jest przespana, natomiast jeszcze dla organizatora festiwal się nie kończy, przejdzie jeszcze czas na końcowe podsumowania, rozliczenia, na takie techniczne sprawy. Natomiast dalej podtrzymam moją opinię, że organizator nie powinien oceniać swojej pracy, od tego są odbiorcy, od tego są uczestnicy, od tego są zespoły, od tego są ekipy techniczne, ale miło jest słyszeć, że z każdej strony trafiają do nas pozytywne opinie, a szczególnie cieszymy się tymi opiniami, które są na forach niezależnych od nas, czyli tam, gdzie naprawdę każdy może napisać to, co myśli i sądzi o festiwalu. Całe szczęście, że tam są również pozytywne głosy. Natomiast nie wiem, czy miał pan okazję zerknąć dzisiaj z rana na fora właśnie, gdzie wypowiadają się fani bluesa. To z jednej strony są okrzyki radości, a z drugiej żalu, dlatego że ktoś nie mógł dojechać do Suwałk. I właśnie nas to bardzo cieszy, że to jest znak, że za rok z pewnością zaplanuje dużo wcześniej przyjazd i z pewnością będzie obecny. I to, co chcę może podziękować panu, panie doktorze, za początek i wstęp do tego spotkania, kiedy pan powiedział, że jesteśmy dumni z tego festiwalu. Chciałbym, żeby mieszkańcy miasta, żeby suwalczanie mogli być dumni z tego festiwalu, bo tak naprawdę robimy to dla państwa, robimy to dla Suwałk, robimy to dla promocji naszego miasta i regionu. I miło jest słyszeć takie opinie, że ktoś przyjechał po raz pierwszy do Suwałk, nikt tutaj nie był. Przyjechał dlatego, że znajomi powiedzieli, że warto przyjechać na festiwal, ale są zapowiedzi, że w przyszłym roku zdecydowanie przyjeżdżamy na Suwalszczyznę, na wypoczynek, na relaks, na urlop, bo są to przepiękne tereny, przepiękne zakątki. Wypoczywamy na przykład w Pocicznie, tak jak w roku bieżącym, natomiast w przyszłym roku
roku planujemy pobyty kolejne w kolejnych miejscach. Oczywiście w czasie trwania festiwalu. I to już jest sygnał, szanowni państwo, który w tej chwili, można powiedzieć, taki sygnał, apel, który kieruje do innych restauratorów w mieście, do innych świadczeniodawców, że niestety festiwal się rozrasta. Może stety festiwal się rozrasta i potrzebujemy współpracy z kolejnymi restauracjami, z kolejnymi pubami, gdzie chcemy zrobić kolejne wieczory muzyczne, kolejne spotkania, bo wiemy, że w tej chwili nie jesteśmy w stanie już zapewnić wszystkim spotkań z bluesem podczas tych trzech dni festiwalowych, więc jest szansa na kolejne działania. Panie dyrektorze, tutaj sugestia od internautów również taka się pojawiła, że warto by było rozszerzyć Suwałki Blues Festival o jakieś rozbudowane warsztaty. Czy o tym myśleliście już? Cieszymy się bardzo. Jeżeli są takie sugestie, to jesteśmy w stanie. Takie warsztaty się odbywają już od również pierwszej i drugiej edycji, ale jeżeli możemy, no do tej pory może gitarowe, a w tej chwili możemy myśleć również o innych instrumentach muzycznych. Z pewnością tą sugestię weźmiemy pod uwagę.